Dzień dobry, Monika Rogalewska z Muzeum Zamkowego w Malborku, które koordynuje Europejskie Dni Dziedzictwa w województwie pomorskim. Jesteśmy właśnie w Malborku podczas wydarzenia Żywe Dziedzictwo Powiśla. Za nami odbywa się jarmark powiślański, mamy warsztaty powiślańskie, w których można malować torby, kapelusze, robić ze wzoru powiślańskiego. Oprócz tego zapraszamy też Państwa na Zamek Wysoki, w którym mamy w tym momencie warsztaty muzyczne wokół instrumentów i muzyki wypraw krzyżowych, czyli bardziej w klimacie średniowiecznym, a wieczorem całość zwieńczy o godzinie 18 wesele powiślańskie, widowisko muzyczno-teatralne w przyziemiu karwanu. Oprócz tego, że Muzeum Zamkowe w Malborku organizuje swoje wydarzenia tutaj na miejscu w Malborku, również na Zamku w Sztumie i na Zamku w Kwidzynie odbywają się Europejskie Dni Dziedzictwa. Na Zamku w Kwidzynie już dzisiaj mogą się Państwo spotkać z tradycjami zawodów, a za tydzień na Zamku w Sztumie będzie wydarzenie wokół tradycyjnych zabaw przekazywanych z pokolenia na pokolenie, zabaw naszych dziadków i pradziadków. Bez ograniczeń wiekowych zapraszam Państwa do wspólnej zabawy. W całym województwie pomorskim odbywa się 41 wydarzeń. Cała oferta jest dostępna na stronie edd.nit.pl. Zapraszam Państwa serdecznie, aby z nich skorzystać. Wydarzenia są wokół hasła tegorocznego, czyli Żywe Dziedzictwo, Tradycje od Pokoleń. Są bezpłatne, można na nie wstępować w tą sobotę, w niedzielę i również za tydzień w przyszłym tygodniu, bo EDD odbywa się zawsze w drugi i trzeci weekend września. Zapraszam Państwa serdecznie.